Nazywam się Aneta Kwaśniewska. Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Aleksanowskim. Chcę Ci zaproponować wysłuchanie nagrania, które zatytułowałam Spotkanie. Może się ono przydać wszystkim tym, którzy chcą doświadczyć dobrego kontaktu ze sobą i zadbać o swoją kondycję psychiczną. Znajdź dla siebie takie miejsce, gdzie przez chwilę nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Usiądź wygodnie. Może wybierzesz swój ulubiony fotel albo krzesło, na którym wygodnie będzie Ci usiąść. Zadbaj o to, żeby Twoje plecy były dobrze podparte, a Twoje stopy ustawione równolegle na podłodze. Właśnie tak. Poczuj, jak Twoje plecy i pośladki opierają się o oparcie krzesła, a Twoje stopy mocno, a jednocześnie swobodnie opierają się o stabilne podłoże. Możesz, jeśli chcesz, przez najbliższe kilka chwil po prostu pobyć ze sobą tak, jak lubisz. Możesz też posłuchać mojego głosu i podążać za nim. Jeśli chcesz, możesz pozwolić sobie na to, żeby zamknąć oczy. Możesz również skupić swój wzrok na jakimś punkcie w oddali. Zaufaj sobie. Poczuj, co teraz jest dla Ciebie najlepsze. Skieruj teraz swoją uwagę na swój oddech. Wdech i wydech. To ciekawe, że kiedy przyglądasz się temu, jaki jest naturalny rytm Twojego oddechu, możesz zauważyć, że staje się on coraz spokojniejszy, głębszy. I to ciekawe, czy obserwujesz, że Twój wdech jest krótszy od wydechu, czy może Twój wydech dłuższy od wdechu. Właśnie tak. W Twoim tempie, w Twoim rytmie, nie musisz nic zmieniać. Tak jak jest, jest dobrze. Może zauważysz również, że kiedy robisz nieco głębszy niż zwykle wdech, Twoja klatka piersiowa i brzuch unoszą się ku górze. A kiedy robisz wydech, opadają do swojego pierwotnego położenia. Dokładnie tak. Oddychaj. Wdech i wydech. W Twoim tempie, w Twoim rytmie. Spokojnie, coraz głębiej. Właśnie tak. Z każdym kolejnym wdechem i wydechem możesz wyobrazić sobie, jak powietrze, które trafia do Twoich płuc przez Twój nos, gardło, tchawicę, transportuje do każdej komórki Twojego organizmu życiodajny tlen. Możesz też wyobrazić sobie, że dzięki Twojemu wydechowi z każdej komórki Twojego ciała to, co zbędne i niepotrzebne, może wydostać się na zewnątrz. Wdech i wydech. I kiedy skupiasz swoją uwagę na swoim oddechu, w ten bezpieczny i dobrze znany Ci sposób,
oczami wyobraźni możesz zobaczyć swój dom, swoje mieszkanie, to miejsce, w którym spędzasz dużo czasu. Może w obecnej sytuacji szczególnie dużo czasu. Możesz rozejrzeć się dookoła i zobaczyć siebie. To ciekawe, co robisz, jak się poruszasz, co myślisz. Możesz wyobrazić sobie, że właśnie na kogoś czekasz. Że jest to bardzo ważny gość. Oczekujesz jego wizyty już od jakiegoś czasu. Możesz wyobrazić sobie, co robisz, żeby dobrze go powitać. Pewnie masz jakieś zwyczaje związane z witaniem gości. Może wyciągasz jakąś piękniejszą zastawę, pieczesz ciasto, albo przygotowujesz się jeszcze w inny sposób na przybycie twojego gościa. W taki sposób, w którym możesz dać mu do zrozumienia, że jest dla ciebie ważny, że jest mile widziany, oczekiwany. Być może usłyszysz różne odgłosy, które towarzyszą tym przygotowaniom. A może nawet poczujesz jakiś zapach. To ciekawe, jak przygotowujesz się na przybycie tego specjalnego gościa. Ciekawe, czy jakoś odświętnie się ubierasz. Może robisz jeszcze coś, co będzie dla ciebie oznaką wyjątkowego spotkania. Możesz usłyszeć, jak rozlega się dzwonek do twojej drzwi. Podchodzisz, aby otworzyć i przywitać gościa, na którego czekasz. Otwierasz drzwi i widzisz siebie. To bardzo ważne spotkanie. Zaproś siebie do dobrego kontaktu ze sobą. Może jest coś, o czym szczególnie dobrze teraz porozmawiać. Może jest to taki czas, kiedy możesz dać sobie uwagę, wysłuchać tego, co ważne. Dać sobie pełną, skupioną obecność, uważność. Zupełnie tak, jakbyś spotkał się właśnie ze swoim najlepszym przyjacielem. Ciekawe, w jaki sposób dasz mu do zrozumienia, że jest dla ciebie ważny. Co zrobisz, żeby poczuł się dobrze w twoim towarzystwie? Może usiądziecie razem i wypijecie herbatę w pięknych filiżankach. A może poczęstujesz go pysznym posiłkiem, który wcześniej przygotowałeś. Może jest jeszcze wiele innych sposobów, w jakie możesz docenić to spotkanie. Zastanów się też, na co chcesz przeznaczyć ten wspólny czas? Co jest teraz dla ciebie ważne? Bądź ze sobą pełen szczery. Czego potrzebujesz, żeby poczuć się dobrze? Możesz to sobie dać. Wiesz najlepiej, co to jest. Może to chwila rozmowy na niezobowiązujące tematy. A może potrzeba nieco głębszej wymiany zdań. Czasem potrzeba pocieszenia, a czasem
dodania sobie odwagi do podjęcia ważnych decyzji. Wiesz najlepiej, czego teraz potrzebujesz. Zastanów się też, jak chcesz zapamiętać to spotkanie. Może jest jakiś symbol, który przypomni ci w przyszłości o tym, jak dobrze nawiązać kontakt ze sobą. A może możesz sobie wyobrazić, że swoim wewnętrznym okiem robisz temu spotkaniu zdjęcie. Zobacz, jakie emocje pojawiają się na twojej twarzy. Zauważ to, co teraz czujesz. Zauważ wszystko to, co ważne. Może też jest jeszcze inny sposób. Twój własny sposób na to, żeby dobrze zapamiętać to doświadczenie. Doświadczenie dobrego kontaktu ze sobą. Jak to bywa, kiedy przychodzi czas, kiedy my potrzebujemy zająć się innymi sprawami, można się też dobrze pożegnać. Być może dając sobie słowo, że kolejne spotkanie nastąpi szybko. Wiesz już, jakie jest cenne i że warto je powtórzyć. I kiedy uznasz, że jest to dobry moment, żeby się pożegnać, może za parę chwil, jeszcze nie teraz, będziesz mógł powoli otworzyć oczy. Może nawet się przeciągnąć, poruszyć. Dokładnie wtedy, kiedy uznasz, że jest to dobry moment. Możesz wtedy wrócić do swojej codzienności. Właśnie tak. Dziękuję.